włącza wszystko. A to chuj, to chuj mi tak. Zima. Kolejny dzień pracy. Dzisiaj będziemy demontować wydeszek i obspowywać to już tam. Chyba, że jeszcze wymyślę i zrobię coś jakoś nowy tu tuning. Ale chyba to już będzie końcówka. To już będzie tak, jak ma być, mi się wydaje. Tak się podniesie lekko jeszcze i spawnie i tyle. Opaskę najgorzej będzie wymyślić jakąś z czegoś. Zrobić opaskę, bo oryginalnej nie będę przerabiał. Pitbike Rider swojej też nie będzie przerabiał opaski do dumnika, więc musimy zrobić nową z czegoś. Jeszcze nie wiem z czego, ale zrobimy opaskę. Dobra, to będzie chwila przerwy, bo muszę to zdemontować i przygotować do obspowywania, więc widzimy się po krótkiej przerwie. Prowizorka i BHP. BHP, jak widać, kosz ze śmieciami. Nie, tak szczerze, to samo szkło jest praktycznie w tym. Nie powinno się zapalić. Ale mi się wydaje, że to tu będzie pasować, ten gwóźdź. Ja go tutaj, o tak jakby miał być stąd. Tak jakby miał być stąd, więc mi się wydaje, że chepniemy tego tu gwoździa. Dobra, teraz ja to obspawam. I mi się wydaje, że powinno być ok, bo twardo końcówka siedzi. Nie powinno być tam jakichś przedmuchów. Chociaż ta rura nie jest tutaj idealnie okrągła i to robi troszeczkę w dupę, bo może być tam minimalny, leciutki przedmuch. Ale mi się wydaje, że nie za bardzo taki. Bo ciśnienie spalin teraz na tym wydechu będzie, nie? Takie lekkie ciśnienie spalin może na tym być. Bo jest kawał rury tam do samego końca. Chociaż DB Killer się wyciągnie, to będzie normalny przelot jak w tym od MRF, ale tak czy inaczej będzie ciszej. Dobra. Ojej, syf jak zawsze. Dobra, chwytam to i jedziemy z koksem. Trzeba robić coś. Dobra. Więc trzeba to chwycić tak, żeby było dobrze. I żeby nie robiło to problemów jakiś tam. Ups! Moje wiatło! Mi się wydaje, że byłoby coś z tego. Ups! Elegant! Dobra. Syk. Teraz jakby tak spawnąć, żeby mi kurwa ręka nie drgała. O kurwa! Ups! To jest mapa! Ups! Włącza wszystko! To chuj mi tak jest. To jest kurwa ten, ma ci zbierać nagrania wszystkie. Ej, wiesz co się stało? Ja ten tunik mam wygięty tak, tak, on tu jeszcze na dół idzie i ty też wygrywasz. Ale to chuj. Który tunik? Ten drugi co mam? Końcówkę. Bo ja będę od wycefa i dlatego. Może. A to nie zmieniliśmy tak. A ja robię pod ten. To już nie zrobię nic tam. Wszyscy się zjebało się. Chodź mi powiedzieć zawsze było. Bo jest dziura. Kurwa mać! Będę pać. Dalej. Uwaga. Dziura. Ale tu jest. O kurwa! Aj, już myślałem, że się kurwa coś kończy! Kurwa, mnie przestraszył! Sorry.
Ja pierdolę, co myślałem, że się palę albo coś? Kurde, sorry. Nie wiedziałem, że prawie za wam dostałem. Nie wiedziałem, że aż tak się... No ale dziwiło mnie, że nie jest, że nie... Tak. Dziwiło mnie, że nie jest, że nie jest, że kurwa... Tak. Ciepło. Weź to wrzuć. Kurwa mać. Sorry. Nie wiedziałem, że aż tak się... Aha, ale będę wiadomo miał oczy na pewno. Ale kurwa to było smartfon. Dobra. Dobra. Ja to będzie fajny, znaczy ten, fajny moment. No na początek filmu. O! Jest gwóźdź przysłowany elegancko. Bo tu jest, zobacz, od drugiej strony. Robiłem ci końcówkę, bo tamta, co używałem tą... No. Swojego... Da, jest... No, a ta? Nie, za luźno. A ta dalej nie sprawdzisz teraz. Nie, ale to jest to samo co to. Bellissimo, fantastycznie. Ale nie chcę tego właśnie dospawać do końca. Bo był za duży luz. Zakładasz opaskę, zaciskasz i to dziadostwo ci trzymać. Wcisnąć i zabrakować. W teorii. A w praktyce to wiesz jak wychodzi. Jak uf, kurwa pan. Ja, ja zaraz będę. Zaraz? No, za. To dosłownie. Do domu i z powrotem. Jojojo. A co przyjechałeś we dwoje? Na tym piździku? No. O kurwa. Jeszcze wybrzuwacza do nimi. Tak? No. Dobra, będzie zdjęcie artystyczne i... Idę. O kurwa, pali się! Ja pierdolę! Kurwa, coś zrobił! Spaliła się! Stopiła się ta w pizdu! Coś ty ją kurwa tak polisz, czekaj. Ja jebie, widzicie? Spaliła się cała w pizdu. Coś tam chodzi jeszcze, ale... Ale jeszcze działa. To się wytnie. Nie, to się będzie działać. To się jeszcze zrobi. Może silnik się wsadzi. No i będzie, no. Od Subaru jakiegoś? 2.0. 2.0, no. 300 koni. No i jak? Pokaż widzom, jak ktoś zjebał. Zjebał to pan Meraga, teraz naprawiam. No, tak pan RF to spierdolił, że nie ma przelotu w ogóle. No. Tak, kurwa, szlifować. Myślałem, że to będzie jeździć. No. I chuja. I chujnia, no. Ty. Co? A jednak nie ty. No to wiem, że nie. Tadek, chowa się tam. Zacznę dziecko. Normalnie, jak to wie. Chujomy. Pokaż ten co. Patrzcie, no, na odcinie będzie chodził tak. Na odcinie tak chodzi. A pokaż. Taki będzie miał dźwięk. Taki będzie miał dźwięk, patrzcie, czekaj. Teraz, no. Tak będzie kopcił, jak będzie. Nie, będzie brał olej. Będzie jak będzie brał olej, tak będzie. Jak to wygląda z daleka? Kurwa, ma! Ja chcę mieć tak. O, tak byłoby najlepiej, no. Tak chcę mieć. Albo w tą stronę bardziej. Albo ty... Ale, albo, ja tu, kolanku... albo tu się dasz, tak. Na wahaczu byś tak zajebiście wyglądał. Ej, Rafał, rozkminiliśmy. Zima idzie. No. Chciał to takie kolanko hydrauliczne. I tak, i będzie ci w dupę. Od razu grzać będzie. Tak wiesz, cyk. No przygrzałoby ci konkretnie później. A na manetkę, wiesz. Nie, no ale jak byś tu siedział później? No jak? A wiesz, jakby było lepiej zrobić? No.
Tak. Tu? Tu trzeba nie uciąć. No. W tym miejscu. Tak? No. Tu trzeba naciąć ramo w tym miejscu. Ramo. Puścić do ramy, a od spodu masz dziury. O, tak! I tutaj, tak. Tak. A jak? To było zajebiście, jakby tu wiesz. Grzanie byś miał w zimie, bo by ci ramo się rozgrzało całe. Łapie, kurwa. Była fajnie wygląda. Trzeba było tylko połączyć jeszcze z handbarem, znaczy z tym... Z rączkami. Z rączkami. Z kierownicę. Gorzej by ci gdybiło przez rączki, gumą się rozgrzała i się topiła do rękawy. Ale byłoby fajnie. Zrobimy tak? Dobra, mam kwasiaka. Mam kwasiaka i zrobimy z kwasiaka to. I koniec.